Tak, na razie wszystko się układa dobrze. Oczywiście Artur przypomina o sobie i wprowadza takie napięcie i jakieś takie nuty niebezpieczeństwa. Natomiast z Marcinem wszystko dobrze. Miejmy nadzieję, że to będzie się długo dobrze układać. Ania oczywiście jest rywalką Izy, natomiast to już pozostawiam Marcinowi, niech on to sam sobie załatwia. No ale Iza też ma jakiś głos chyba w tej sprawie. Ojejku, no Iza ma wyrzuty sumienia, że po części gdzieś wchodzi w niezamkniętą relację. Natomiast, no cóż ona może, no to jednak facet, no to już nie zwalajmy wszystko na kobietę. Marcin chociaż raz powinien pokazać jaja i załatwić wszystko po Bożemu. Czy to właśnie doradzasz Mikołajowi między synami? Nie, ja mogę mu doradzać, jest określony scenariusz i musimy grać to, co jest zapisane, natomiast scenarzyści to ładnie też rozgrywają. A jak w takim razie wy sobie radzicie z tym takim poziomem zawodowym, bo jednak w trakcie pracy narodziła się między wami więź prywatna, czy udaje wam się to, albo w zasadzie w jaki sposób udaje wam się to jakoś oddzielić? Nie wiem, u nas to jakoś naturalnie przeszło. Jesteśmy profesjonalistami, po prostu praca jest na planie, a życie prywatne to jest zupełnie inna sprawa. I nie przenosimy pracy do domu.